Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę oficjalny zwiastun nowego skina. Jak już mogliśmy zauważyć, Fortnite przerzuciło się na cotygodniowe aktualizacje, przed którymi w okolicach weekendu zapowiada jakąś nowość, jak na przykład tarana. Dzisiaj Fortnite na swoim Twitterze wstawiło takiego oto posta z ujęciem części twarzy i kapelusza tajemniczej postaci, która ma nie tylko świecące oczy, ale także dziwną, fioletowo-oceaniczną skórę. Tak samo jak... ale to za moment. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, co twórcy gry dopisali do tego załącznika. Costumes and dancing, partner up, be wise, they could be friendly, or a ghoul in disguise. Rymowanka rymowanką, ale na pewno rozpoznaliście w niej słowo ghoul, iż bez żadnej próby tłumaczenia tego na język polski, możemy się domyśleć, że twórcy gry przygotowali dla nas coś o tematyce ghoul. Jak już mówiłem, nie musimy tego tłumaczyć. Autor posta też pewnie chciał przykuć naszą uwagę na to słówko, które jest także nazwą dla skina Ghoul Trooper, czyli moim zdaniem najlepszego skina z Halloween 2017. Jest to jeden z bardzo pożądanych skinów, tak samo jak Kosa, i wygląda na to, że już w następnym tygodniu wróci ona, albo przynajmniej pojawi się jej męska wersja. Innym dowodem na to, że Ghoul Trooper powróci, już poza chyba oczywistym nadejściem męskiej edycji, może być to, że w lewym górnym rogu tej zapowiedzi jest logo Fortnite MERS, co jest nazwą na okres Halloween w Fortnite. A jeśli spojrzymy się na post Fortnite z 26 listopada, tamtego roku oczywiście, to możemy wyczytać, że tamtego dnia Skull i Ghoul Trooper wracają do sklepu po raz ostatni w to Fortnite MERS. To oznacza, że równie dobrze może ona wrócić w tegoroczne, już drugie Fortnite MERS. Koniecznie dajcie znać, czy jesteście za powrotem tego skina do sklepu. Moim zdaniem ten los podzielił wszystkie skiny spoza karnetów bojowych, ale czy jest to okej? Myślę, że tak. Już wolę, żeby każdy miał tego skina, niż jakaś osoba miałaby przez niego zostać oszukana. Możliwe, że posiadacze tego skina także staną się właścicielami wyjątkowego stylu do wyboru, co pozwoli im się wyróżnić na polu walki. I to tyle. A tak by the way, to jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając swoją dolce, to byłbym nieskończenie wielce wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę w sklepie z Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze. Ernest. Dzięki, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.